I zdobywamy ostatni talizman w Summer Forest. Idle Springs talizman. Na razie to tyle, jeżeli chodzi o zbieranie talizmanów, bo już w tym świecie zrobiliśmy wszystkie. W sensie zdobyliśmy wszystkie talizmany, tak więc teraz będziemy mogli spokojnie po tym poziomie ruszyć na bossa, a po bossie zaczynamy drugi świat, czyli Autumn Plains. Czyli jesienne równiny na polskie, z tego co pamiętam dobrze. O ile dobrze pamiętam, a wydaje mi się, że dobrze pamiętam. Też mój ulubiony poziom, ale mam, znaczy poziom, świat, ale mam jakby większą nostalgię do Summer Forest. Jakiś taki, nie wiem, bardziej żywszy się wydaje. Plus ja nigdy jesieni nie lubiłem, ale w grach wideo jest jako tako to do wytrzymania. No i jeżeli chodzi o ten poziom i moje wspomnienia, no to nie sprawiał mi on żadnego problemu, ten poziom. No może poza tą ostatnią zagadką, która zawsze była dla mnie problematyczna. Ale reszta zagadek i reszta poziomu jest jak najbardziej w porządku, tak więc nie ma żadnego problemu. Żaden problem, jak to mawia klasyk. No i teraz tak naprawdę musimy supercharge sobie ogarnąć i strącić te wszystkie posągi, na których stoją te damy, które mają hula hop. Znaczy hula hop, Boże, co ja gadam? Co ja gadam? It's fabulous to see you, Sparrow. Now that the supercharge power-up is active, you can charge through the pedestals and send the dancing hula girls over here to help me. Musimy zrzucić z tych posągów dziewczyny, które właściwie muszą wykonać taniec deszczu, aby pozbyć się tego jegomościa, który tak naprawdę uwięził tę dziewczynę. O, właśnie, tego jegomościa, ten co straszy marchewką. O Jezu, znowu. Najgorzej. Zawsze to za pierwszym razem robiłem. Look at that. The hula girl's rain dance blew up that idol like a Roman candle. Now I can pursue that dancing career I've dreamed of. Take this orb. It could help you go places. No cóż. Dziewczyny wykonały taniec deszczu i gościu został zmieciony z planszy. I bardzo dobrze, kurde. Bardzo dobrze. Nie będzie już nawiedzał tutaj biednych dziewczyn, które chciały sobie po prostu potańczyć. No nie oszukujmy się, ale taka jest prawda. Chłop po prostu, nie wiem, coś tam pod beretem nasrane ma. Tyle mam mu do powiedzenia i do przekazania. A teraz kontynuujmy dalej przygodę w tym oto poziomie, ponieważ zaraz ten poziom będzie dobiegał końca. I swoją drogą ta ścieżka, którą teraz w zasadzie wam pokazuję, to za dzieciaka bardzo późno ją odkryłem. Bo jak pierwszy raz grałem w tę grę, nawet w sumie jak drugi raz grałem w tę grę, no to nigdy nie pamiętałem o tej ścieżce. A przez to, że nigdy nie pamiętałem o tej ścieżce, no to myślę, że finał tej historii znacie. A mianowicie nigdy nie mogłem zrobić tego poziomu na 100%. I swoją drogą, bardzo ładny wodospad. Szanuję. Szanuję coś takiego, serio. Aj! Zagapiłem się na ten wodospad. Cholera jasna. No, jesteśmy na miejscu. Z powrotem. I teraz odpalamy rakietę. I super. Poziom w całości zrobiony na 100%. Ostatni poziom ogarnięty na 100%, jeżeli chodzi o pierwszy świat.
To jest w ogóle moja ulubiona cutscenka. To jest moje ulubione outro z całej gry. Oni sobie tutaj pianki smażą, wszystko fajnie i tak dalej. A ten se przychodzi, kurde, i z nimi se smaży. Zobaczcie, jak oni się wszyscy dobrze bawią. Fajnie się dogadują, fajna sprawa. Save complete. No i subcio. Well done, Spyro. Now that you have 6 talismans, this door will open. Zabraliśmy. Jump through that hole in the floor to get down to Kresh's dungeon. I'll help you by tossing sheep through the hole if I can catch them. Good luck. Zebraliśmy 6 talizmanów. Co za tym idzie? Dzięki zebraniu 6 talizmanów będziemy mogli zmierzyć się z pierwszym bossem, jakim jest Kresh. I tu mamy wszystko pięknie, ładnie zrobione na 100%. Tak więc Kresh Dungeon, czyli lochy Kresha. Zobaczmy, co tam w trawie piszczy. Kresh. W ogóle fajnie nagłówkę tam zleciałem. Before you get to the castle dungeon, Spyro, I thought that you might want to know how Ripto and his monsters arrived in Avalar. You see, last week in the winter tundra, the professor was working on some new super portal technology. There, that's the last orb in place. Now let's see. All we need are some coordinates. Yeah, how about 22475? That's my birthday. No, Hunter, don't! What? Get off! Get off me, you useless buffoons! Why can't either of you? Where are we? No dragons. Wonderful. Kresh, go back and pack my bags. We're moving in. Say hello to your new king. Professor, shut it down. Hurry. Oh my, oh my. I can't see the switch. I think I've broken my glasses. Kresh, go through the portal, you idiot. To all your friends to take the orbs and scatter them throughout Avalar, quickly! No! Go! Kresh! Get the orbs now! No! You despicable little creature! I'll kill you! This is bad news for Avalar. Hunter, why didn't you chase him? Would have gone after him. But didn't he say something about not liking dragons? Professor, could we catch a dragon to help us? Yes, yes, I think so. We'll need a world that has an alignment much better suited to intercepting one of these creatures. How about Glimmer? Good idea. We better go right now. No, tak więc teraz poznaliście powód, dla którego Spyro jest potrzebny tutaj Elorze, profesorowi i Hunterowi. Po prostu w dużym skrócie, na tej cutscence, która miała miejsce, jak mogliście zobaczyć, zauważyć, nasi przyjaciele byli w trzecim świecie w grze, czyli w zimowej tundrze, albo po prostu na polskie Winter Tundra. No i się okazało, że przez Huntera, który zamiast do tego wielkiego portalu wpisać odpowiedni kod, to wpisał datę swoich urodzin. No i przez to sprowadzili właśnie Ripto wraz z Golpem oraz z Kreshem. I teraz tak naprawdę macie konkretny powód, dla którego musimy pozbyć się Ripto z Avalar. Nie oszukujmy się. Ogólnie jeżeli chodzi o Kresha, to Kresh jest bardzo łatwym bossem, zresztą jak sami zresztą widzicie, nie jest on jakoś specyficznie ciężki. On będzie, tak jak widzicie, robił... Będzie w taki oto sposób nas atakował, a my musimy w odpowiednio szybki sposób reagować, żeby on tracił swoje kuleczki zdrowia.
Za dzieciaka miałem problemy z tym bossem i to nie małe. A teraz uważam, że on jest jednym z prostych, zresztą jest bardzo prostym bossem, a jak już będziemy mieli ostatnią umiejętność w grze i zaczęlibyśmy nową grę plus, tak jak ja teraz, tylko że to jest pseudo nowa gra plus, to byśmy mogli go od razu, jak to się mówi, bardzo szybko pocisnąć. To byłaby jedna z najszybszych walk w całej grze. Bo byśmy mogli sobie po prostu tylko stać w miejscu i go tak atakować. O, teraz 3 razy atakuje w ten sposób. No i oczywiście musimy teraz uważać, żeby nie oberwać z jego maczugi. Bo jak oberwiemy z jego maczugi, no to niestety wtedy Sparks nam zniknie, a jak Sparks nam zniknie, no to będziemy bez Sparksa. No teraz niekoniecznie, teraz to po prostu wszystko będzie picuś glancuś. No i Krusz został skruszowany, he he he. Krusz defeated. Został pokonany i bardzo dobrze. Now, Krusz! You may have been able to defeat that simpleton, but Gulp will be more than a match for you. Bring it on, Shorty! Gulp, come here now! Destroy him and make sure it's painful. What? The roof? Gulp, get me out of here! So long, dragon. What a wuss. Tak jest. Teraz lecimy na Atom Plains. That Ripto has caused enough damage. All his meddling has cost me a fortune. If it wasn't for Spyro, I'd be bankrupt. If Ripto were here, I'd give him a piece of my mind. In fact, I'd give him a lot more than that. I was a champion bantamweight boxer at university, and I still know a few moves. Take that, and that. Boo. Ah! Why, you? You? Niestety jesienne równiny zostały pod kontrolą Ripto, więc teraz będziemy musieli drugi świat czyścić w ten otóż sposób, że będziemy musieli pokonać Gulpa. Tak jest, będziemy musieli pokonać Gulpa i wtedy jak pokonamy Gulpa, no to wtedy jesienne równiny bądź też Atom Plains zostanie odczarowane spod kontroli Ripto. I tutaj niestety już nie będziemy mieli tylko 6 poziomów, bo aż raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 poziomów, moi drodzy. 9 poziomów będziemy mieli tutaj do oczyszczenia lub wyczyszczenia, jakkolwiek to brzmi. I dlaczego ja mam bekę z Moneybugsa? Bo Moneybugs jest frajerem. Ale to już wszyscy wiecie, jest nie dość, że... O kurde, nie to chciałem zrobić, ja pierdzielę. W sensie do Skellos Badlands polecimy, ale to nie dzisiaj. Przy okazji zobaczcie sobie, jak wygląda intro tego poziomu. Tu w ogóle bardzo fajna muzyczka leci, ale do tego poziomu jeszcze wchodzić nie chcę. Po prostu przypadkowo tu wbiłem przez to, że chciałem na szybkości zebrać klejnoty, co nie? Tak więc przepraszam za ten błąd, obiecuję więcej takich błędów nie popełniać. No i dlaczego się śmieję z Moneybugsa? Bo Moneybugs jest frajerem, jest takim cymbałem, który przechwala się, że jest nie wiadomo jak dobry, a sami widzicie jak skończył, jak taki łoś totalny. I on tutaj by normalnie sobie stał. On by sobie tutaj stał i by powiedział do nas, że
żeby... Nie pamiętam, jak to szło, ale żeby odblokować moc wspinania się po drabinkach, no to musimy oczywiście zapłacić mu bodajże 600 klejnotów, coś takiego. Jeżeli będę źle pamiętał, to wkleję wam teraz tutaj adnotację z poprawioną liczbą klejnotów. Natomiast wiem, że musielibyśmy wybulić od niego z 600, żeby nabyć umiejętność wspinania się po drabinkach. I to pozwoliłoby nam na powrót do Sunny Beach w Summer Forest oraz byśmy wrócili sobie do Glimmer. W ogóle nadal rozwala mnie fakt, że europejski tytuł tej gry to jest Gateway to Glimmer, który odnosi się tak naprawdę do... Nie oszukujmy się, ale do tutorialowego poziomu. Takiego poziomu, który macie jakby wprowadzić tak naprawdę w całą grę. Więc trochę to jest dla mnie zabawne. Nie będę ukrywał tego. Jeżeli chodzi o drugi świat, czyli jesienne równiny, no to mogę powiedzieć od siebie tyle, że tak jak wcześniej wspominałem, lubię dosyć ten świat, ale ma tam swoje takie, można by powiedzieć, że klimaciki, lub ma taki swój bardziej klimacik. Ja osobiście wolę Summer Forest, jak mam wybierać między Autumn Plains a Summer Forest, no to zdecydowanie Summer Forest jest na pierwszym miejscu. Ale ten też jest niczego sobie. Zresztą posłuchajcie sobie soundtracku, który nam tutaj towarzyszy, który również swoją drogą jest bardzo fajny i jest też mega uspokajający. Żyć, super, fajnie. Ogólnie to jest względem Spyro 1, to ta gra jest o wiele krótsza. Bo w Spyro 1 mieliśmy 7 światów, czyli 7 bossów, coś takiego. A w tej grze mamy 3 światy i 3 bossów. Tak więc no jest zdecydowana różnica. Oh, Spyro, hello. I was just having trouble with this door, and I think some orb power might unstick it. I see you've collected a good number of orbs there. Ta, potrzebujemy tutaj 8 orbów, żeby odblokować sobie te przejście, więc... Przynajmniej nie musimy płacić klejnotami. Jak nie powiem kto, bo nie powiem kto sobie życzy tych klejnotów. Magma Cone to jest też mój ulubiony poziom ze względu na soundtrack, jak i w ogóle sam styl poziomu. Ale no, o Magma Cone sobie porozmawiamy wtedy, kiedy będziemy robili Magma Cone. I teraz ciekawostka dla osób, które mogą mieć problemy ze zrobieniem 100% w tym świecie. Za dzieciaka o tym nie wiedziałem. Dopiero później to odkryłem, bo jak z kolegą drugi raz graliśmy w tę grę, no to żeśmy to przypadkowo odkryli. Jak widzicie, mamy sobie taką oto tutaj ścianę. Wszystko niby fajnie, pięknie, ale mamy tutaj takie pęknięcie. Co to pęknięcie oznacza? Sztuczną ścianę. Naprawdę wierzcie mi, że kiedy pierwszy raz to przypadkowo odkryłem, to po prostu mnie wywaliło z kapci, jak to pierwszy raz zauważyłem. No po prostu, no nie wiem. Miałem takie po prostu oczy zrobione jak 5 zł, nie? Nie wiedziałem, jak mam zareagować, prawdę mówiąc. I w ogóle takie piękne widoki teraz będziemy tutaj mieli. Serio, spójrzcie w ogóle na to, nie? Jeszcze w ogóle w... Jak się wsłuchacie w soundtrack. Zresztą, kurde, zamknę się i teraz posłuchajcie sobie w trakcie lotu, tak? Trzy dwudziestki piątki tutaj były, tak więc, no kurde, żyć nie umierać. Naprawdę ta gra jest świetna. Jak na swoje lata, naprawdę bardzo ładnie się zestarzała ta gra. I to mówię bez żadnej ironii. No i mamy tutaj 2x2 orby, tak więc wszystkie orby mamy zebrane z
świata, z głównego hubu, więc tak naprawdę teraz możemy zabrać się za klejnoty. A z tego co wiem, zostało nam już tylko 20 klejnotów do pełnego 100%. Dara, śmieciu, damy ci teraz te klejnoty. I can let you into the little castle over there in exchange for a few gems. What do you say? 400. No one's been through that portal in years. I thought I'd never find a sucker. You're a shrewd customer, Spyro. A przy okazji śmieć nas obraził, bo chciał nam powiedzieć wprost, że nas wydymał. I to bez mydła, no ale... Potem się nagle poprawił, że jednak, to nie o to mi chodziło. Jesteś bardzo, bardzo dobrym klientem, Spyro. Ale weź tam łeb, trzymaj krótko. No i patrzcie, znowu, kurde, przylas. Nie da nam spokoju, kurde, on nas całe życie prześladuje. Śmieć. I would love to let you enter this speedway free of charge, Spyro. Love to. Unfortunately, the speedway rules require me to charge a small fee. I musimy zapłacić teraz 100 klejnotów, żeby odblokować portal. You've chosen wisely. I bet a quick dragon like you will win your money back in no time. No, Icy Speedway. Zresztą jeden z moich ulubionych speedwayów. Bardzo go lubię. Bardzo go lubię, jest on mega w porządku, jest mega fajny i nie mam nic więcej do powiedzenia w tej kwestii. Hi Spyro. Ripto and Gulp are hiding out in a room in the castle below us. You'll need all 14 talisman in order to break the lock and get to them. Tak, potrzebujemy całe 14 talizmanów, żeby odblokować tę bramę. A jako, że mamy 6 już zebranych, to tak naprawdę potrzebujemy teraz 8, czyli z tych 8 poziomów, które tutaj nam zostaną, bo potem, kiedy pójdziemy już w trzeci świat, to będzie koniec zbierania jakichkolwiek talizmanów, czyli po prostu będziemy mieli w całej grze zdobyte całe 14 talizmanów i mnie to będzie bardzo, bardzo cieszyć. Zresztą nawet nie tylko mnie. Myślę, że was też to będzie cieszyć. I zastanawiam się, gdzie są te dwa klejnoty, które oczywiście jak zwykle musiałem zgubić. Czemu mówię oczywiście jak zwykle? Bo to jest typowe w serii Spyro, że zawsze zgubisz klejnoty. Zawsze. Tak było zawsze. Ja chyba nawet wiem, gdzie są te dwa klejnoty. Well done, Spyro. The power from your orbs has activated the whirlwind. Tak, za pomocą mocy orbów mogliśmy aktywować wir. No dokładnie. Metro Speedway to jest też mój ulubiony Speedway, ale ze względu na soundtrack, jak i klimat ogólnie tego Speedwaya. Tak więc, moi drodzy, mamy Atom Plains zrobione na 100%, Skellos Badlands na 0, bo przypadkowo żeśmy weszli do tego poziomu i myślę sobie, że na dzisiaj to by było na tyle. Resztę poziomów, czyli całe 8, zrobimy sobie następnym razem. Zapiszemy sobie gierkę, czemu by nie. W ogóle wyjdźmy sobie do menu głównego, bo jestem ciekaw, ile my mamy procent gry już ogarnięte. To mnie to bardzo ciekawi i chciałbym zobaczyć, ile my mamy procent gry już ogarniętych. Może będziemy mieli połowę gry już za sobą. Co by było takim ładnym wynikiem? 38%. Nie jest źle. Zbliżamy się połowy gry. A to dopiero pierwsza sesja, tak więc... Moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę tę serię. Zostawcie łapkę w górę, jak się spodobało, a jak nie, to w dół uzasadnijcie dlaczego. Zasubskrybujcie kanał, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zapraszam was na moje socjalne, linki są pozostawione w opisie, czyli grupa na Facebooku, Discord, Instagram itd. Zapoznajcie się z tymi socjalami, ponieważ staram się tam na bieżąco działać. Nagrywałem to 19 lipca, pierwszą część nagrywałem 2 dni wcześniej, czyli 17 lipca.
a wy nie wiem, kiedy to będziecie widzieć, ale mam nadzieję, że jak najszybciej. No i co? Życzę wam udanych, słonecznych i przyjemnych wakacji. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Elo!